Zodiakalny skorpion charakteryzuje się silną psychiką, jest uparty, łatwo się nie poddaje i też nie lubi sprzeciwu. Czy właśnie taka jest Grażyna Biskupska? Na pewno nie poddaje się kłopotom, problemom. Skorpion znany jest z tego, że jest pamiętliwy. Raczej jak doznam jakiejś krzywdy od drugiej osoby, jak mam możliwość się za to odwdzięczyć, to nie powiem, ale to robię. Od bibliotekarki, nauczycielki szkolnej do policjantki. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do tego, żeby coś z tym swoim życiem zawodowym zmienić. Bardzo chciałam iść pracować w zespole do spraw nieletnich. Początki to były najniższe etaty i to w tamtych latach, kiedy milicja zupełnie kobiet nie chciała, wylądowałam w ministerstwie. I po paru latach, kiedy zostałam kierownikiem właśnie sekcji do spraw nieletnich, miałam rozeznanie i dużo więcej umiejętności. Jakich spraw było najwięcej? To były sprawy, tak zwane przestępstwa pospolite, włamania do mieszkań, włamania z kradzieżami do mieszkań, kradzieże samochodów, były i zabójstwa, były i zgwałcenia. Wtedy jeszcze, później pod koniec lat 90. zaczęły się pojawiać uprowadzenia dla okupu. Przy prowadzeniu dużych spraw, tak jak ta sprawa Grupy Żoliborskiej, jedna z największych na etapie komendy rejonowej, w której wówczas pracowałam, to było ustalone, że jednak telefony ode mnie się odbiera. Jeden właśnie zatrzymany, pani Grażynko, trzeba było zadzwonić, bym przyszedł. Jakie grupy działały na terenie Warszawy? Była grupa Mokotowska, Żorzarowska, że tych grup praktycznie co dzielnica to była grupa. Było ustalone, że każda grupa ma we władaniu swoją dzielnicę. My rozpracowywaliśmy grupę żoliborską, która miała duże połączenia z grupą wolską. Jaka była grupa żoliborska? To była jedna z mocniejszych grup warszawskich. Grupa, z którą liczyły się inne grupy, która miała bardzo mocną pozycję. Głównie to były haracze. Oczywiście mieli też pod opieką agencje towarzyskie. Później się pojawiły uprowadzenia dla okupu. Czy nigdy pani się nie bała o własne życie? Miałam od tej zbuntowanej części grupy żoliborskiej, od tego nowego przywódcy, miałam jakieś tam telefony z groźbami. Ja byłam w bezpiecznym miejscu, bo ja byłam cały czas w komendzie. Faktem, że są to poruszające telefony, jak ktoś straszy przez telefon. Bardziej dbałam się o rodzinę. Co się wydarzyło w Magdalence? Wydarzyło się to, co się w pracy policyjnej może wydarzyć. Nawet najlepiej przygotowana, a uważam, że do tego zatrzymania byliśmy przygotowani bardzo dobrze, o czym świadczą siły, jakie użyliśmy. Natomiast nie zawsze jest to szczęście. Wiele ocen było nieuprawnionych. O tym, jak myśmy się przygotowali do tej sprawy, niech świadczy to, że 3 niezależne sądy wydały wyroki uniewinniające. Magdalenka to się nie wzięła z sytuacji, że siedzi Biskupska, Jałoszyński i Poli sobie w pokoju, to sobie pojedziemy, kogoś zatrzymamy, prawda? To była roczna, bardzo ciężka praca wielu, wielu ludzi z różnych formacji policyjnych. Ale wydarzyło się to, co było w ogóle bezprecedensem w historii policji, nie tylko polskiej, bo europejskiej, że przestępcy zaminowali dom, w którym mieszkali. Pierwsze zdarzenie w Parolach to były najzwyklejsze oględziny po miejscu kradzieży tira, prawda? Czy coś zapowiadało, że przyjedzie grupa i zacznie tego tira odbijać z użyciem broni palnej? Po tych takich traumatycznych, ale nie może przeżyciach, nie może z samą Magdalenką, co tych pomagdalenkowych traumatycznych przeżyciach, tych różnych doświadczeniach i kopniakach, jakie otrzymywałam, powróciłam świadomie do pracy. Podobno policjantem zostaje się do końca życia. Skończył się mój czas. Przychodzi taki moment, że człowiek musi drogę zamknąć i zacząć robić coś innego. Ja też chcę normalnie funkcjonować.